Pracownicy wojska, policji, żandarmerii, straży pożarnej, granicznej, ochrony kolei, służby leśnej, więziennej i służb specjalnych. Łącznie blisko 90 zawodników wystartowało w trzecich Mistrzostwach Polski pracowników służb mundurowych w Babingtonie zorganizowanych w gminie Sitkówka Nowiny. Patronat honorowy nad rozgrywkami objęła wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz oraz wójt gminy Sitkówka Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. Krzewienie kultury fizycznej, dobra zabawa, integracja pracowników służb mundurowych, żeby się spotkali, pograli, ale przede wszystkim rywalizacja sportowa, bo to jest najważniejsze. Dlaczego te zawody odbywają się akurat tutaj w Nowinach? Robimy zawody od 3 lat, to są trzecie Mistrzostwa Polski. Pierwsze były w Zagnańsku, drugie były w Staszowie, trzecie są w Nowinach. Dlaczego? Bo chcemy też promować inne ośrodki, ponieważ inne ośrodki zgłaszają się, że chcą zorganizować. Wychodzimy naprzeciw. Popularyzacja badmintona również. Czy jest szansa, że te zawody zakorzenią się tutaj już na stałe i to będzie takie stałe miejsce spotkań? Będziemy się starali, żeby te zawody zakorzeniły się w naszym województwie, bo one będą, bo nikomu im nie oddamy. A co będzie w przyszłym roku, to jeszcze zobaczymy. Jest duża szansa, że tak. A jak pan jako specjalista ocenia umiejętności zawodników? Tutaj poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. I im bliżej finału, tym poziom będzie jeszcze lepszy, jeszcze wyższy. Jak od samego początku podkreślali zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, poziom gry z roku na rok jest coraz wyższy. Jak długo trzeba grać w Babingtona, żeby osiągać takie sukcesy, jak osiąga je pan? No ja gram już tak naprawdę, zacząłem grać w podstawówce. Łącznie już gram może 7-8 lat. No i najlepiej to jest właśnie zacząć badmintona lub każdy inny sport jak najwcześniej, bo wtedy dziecko szybko nabywa nawyków ruchowych i szybciej się uczy i może osiągnąć no jakiś tam sukces. A co daje gra w badmintona? Ona to jest sport ogólnorozwijowy, poprawia koordynację ruchową, również szybkość, zwinność, gibkość. No ogólnie to jest wszechstronny sport ogólnorozwojowy. A jak pan ocenia dzisiejszą konkurencję? No w zeszłym roku już ta konkurencja była większa niż 2 lata temu, no i z każdym rokiem jest coraz większa. Teraz dojechało też dużo nowych zawodników z Warszawy, z Wojskowej Akademii Technicznej i myślę, że ten poziom się teraz znowu podniósł. No już nie wiem, co będzie za rok. O tym, że mistrzostwa są doskonałą formą integracji, mówiła obecna podczas rozgrywek wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. Proszę powiedzieć, jak pani ocenia te mistrzostwa? Czy to dobry pomysł? Ocena na mistrzostwa, myślę, że dopiero czas na ocenę przyjdzie, ale to jest już kolejna edycja. Myślę, że to jest fajna impreza, która integruje ludzi tak naprawdę z całej Polski, a dodatkowo jest elementem promocji naszego województwa świętokrzyskiego, bo przecież ci ludzie, oglądając różne miejscowości, w tej chwili odbyły się już w Staszowie, w ubiegłym roku też te zawody. Więc zawsze jakieś miasteczko jest pokazywane. Co prawda jest pomysł, żeby to było co roku tutaj w Nowinach. Pan prezes zdecyduje, czy tak będzie robił, czy nie. Ale jest to fajny element promocji. Dodatkowo, tak jak powiedziałam, integracja ludzi, dobra zabawa, okazja do spotkania się. I ja myślę, że z tego też będą dobre wyniki współpracy pomiędzy służbami mundurowymi, pomiędzy wojskiem, policją, strażą graniczną, służbami więziennymi. Zmagania zawodników służb mundurowych zakończyły się uroczystym wręczeniem pucharów i nagród. Sędzią głównym zawodów był Stefan Pawlukiewicz, a sędzią pomocniczym Zdzisław Wodarczyk.